Któż z nas, będąc małym chłopcem i oglądając swoich bohaterów w filmach na wideo, nie chciał być totalnym kozakiem, który zawsze ratuje sytuację i wszyscy wkoło czują do niego respekt? Ale czy twardziel to zawsze kupa mięśni i kilogramy ołowiu wystrzeliwane z giwery? Najbardziej wyraziste i najmocniejsze postaci to często te, które na pierwszy rzut oka wcale nie wyglądają na herosów. I takich też właśnie najbardziej zapadających w pamięć bohaterów przedstawiamy w naszym jakże subiektywnym rankingu. Uwaga, mówimy tu nie o aktorach kina akcji, którzy de facto zawsze grają tego samego gościa, a o najciekawszych bohaterach filmowych. Dlatego sorry Steven Seagal, może innym razem. W rankingu nie bierzemy też pod uwagę postaci komiksowych, bo inaczej mielibyśmy tu Batman vs. Superman 2. Wszystko jasne? No to zaczynamy. Gangster, który nie stosuje półśrodków, zawsze idzie na całość i zgarnia pełną pulę. Szybko wspina się na sam szczyt w mafijnej hierarchii i staje się bossem narkotykowego świadka Miami. Sukces zawdzięcza zawziętości, brutalności i bezkompromisowości, które w połączeniu czynią go prawdziwym badassem. Trochę ćpa, trochę zabija, trochę mu odbija. Z Tonego Montany jednak nie warto brać przykładu. Co za dużo, to niezdrowo. O tej dewizie zdecydowanie zapomniał człowiek z blizną. Jedna z najbardziej wyrazistych kreacji postaci płatnego mordercy. Po premierze filmu każdy chciał mieć taki sam portfel z napisem Bad Motherfucker, a scena cytowania Biblii znana jest każdemu kinomanowi. Niesamowita charyzma Julesa to zasługa aktorstwa Samuela L. Jacksona, który pokazuje, jak jednocześnie zabić kogoś bez mrugnięcia okiem i rozśmieszyć widza do łez. O wyjątkowości postaci stanowi też jego duchowa przemiana, jaką przeżywa po rzekomo boskiej interwencji. Postać Johna Rambo w Rambo stała się wręcz synonimem niezwyciężonego twardziela, który jest w stanie stawić czoła całej armii. To właśnie czynił Sylvester Stallone w Rambo 2, gdzie w pojedynkę zdziesiątkował wietnamską dżunglę, a także w części trzeciej. Co ciekawe, w pierwszej odsłonie przygód bohatera zabitych przez niego ludzi jeszcze nie liczyliśmy w setkach, a bohater miał pewną głębię psychologiczną, jako weteran wojny wietnamskiej nie mogący sobie poradzić z powojenną traumą. Potem, cóż, był już tylko wybuchowy i wystrzałowy Rambo. Trudno mu nie kibicować. Atakowany z różnych stron przez nieznanych wrogów, którzy za wszelką cenę chcą go zlikwidować, Jason Bourne bije się o własną tożsamość w pełnym pułapek szpiegowskim świecie. Potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Niby proste, ale emocjonujące losy byłego agenta stają się dla widza bodźcem do identyfikacji z jego wyboistą drogą po ciągle wymykającą się wolność. Matt Damon stworzył tu doprawdy barwną i zaskakującą kreację. Terry był kiedyś zawodowym bokserem, ale nie jest to historia drugiego Rockiego. Teraz żyje na społecznym marginesie, jako outsider pracuje dla nowojorskiej mafii i z czasem zaczyna dostrzegać całą niesprawiedliwość świata, w którym się obraca. Wyrusza więc na symboliczną wojnę i rzucając wszystko na jedną kartę, przeciwstawia się mafii. Terry staje się głosem ludu, symbolem walki o sprawiedliwość. Wrażliwy i samotny odnajduje siłę, by stoczyć najważniejszą walkę swojego życia. To twardziel innej kategorii. Kreacja Marlona Brando nadaje tej postaci psychologicznej wiarygodności i rzadko spotykanej charyzmy. Stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Polacy nie gęsi i też swoich twardzieli mają. Któż bardziej zasługuje na umieszczenie na liście niż kultowy post-ubek w legendarnej kreacji Bogusia Lindy? To, co stanowi o wyjątkowości tej postaci, to jej wkomponowanie w specyficzne polskie realia z okresu transformacji. Z jednej strony kibicujemy Francowi i lubimy go za jego pewność siebie, bezpośredniość, wierność osobistemu kodeksowi zasad. W imię zasad, skurwysynu. No właśnie. A z drugiej, zanurzona w brudnym świecie początków III RP, postać funkcjonariusza byłego systemu może sprawić, że stajemy w jednym szeregu z Cezarym Pazurą i chcemy powiedzieć... Już nikt
Przez ciebie nie zginie, ubeku pierdolony. Nikt więcej. Nikt. Kurwa, nikt. Nikt. Właściwie ta pozycja na liście powinna się nazywać Clint Eastwood. Nie bez przyczyny wybraliśmy bowiem kreację Clinta w jego westernie z 1992 roku. Jego postać z tego filmu to kwintesencja chłodu, szorstkości graniczącej z chamstwem i opanowania, jakimi czarował na ekranie Eastwood w ikonicznych rolach bezimiennego u Sergio Leone czy brudnego Harego. Zmęczony życiem bohater bez przebaczenia, który po raz ostatni bierze sprawy w swoje ręce, zawiera w sobie tak tajemniczość bohatera spaghetti westernów, jak i mroźne spojrzenie detektywa Callahana. Jednym słowem, Clint Eastwood. Dawno, dawno temu, kiedy Mel Gibson nie był uznawany za najbardziej znienawidzonego, ale za najbardziej atrakcyjnego i utalentowanego gościa w Hollywood, stworzył jedną z najlepszych postaci w historii kina akcji. Martin Riggs to wybitny żołnierz, jeden z najlepszych strzelców na świecie, niezwykle inteligentny detektyw i mistrz sztuk walki. Ale to, co stanowi o jego wyjątkowości, to jego walka z bólem po stracie żony, który dręczy go nieustannie. Gdy walczy, wzbudza szacunek, gdy popisuje się szalonym poczuciem humoru, śmieszy, ale gdy w pamiętnej, początkowej scenie z pierwszego filmu serii myśli o samobójstwie, prawdziwie wzrusza. Kto z nas nie chciałby rozprawić się ze światem, tak jak bez pardonu uczynił to Travis z Taksówkarza? Jego postać przeszła już do historii kina, głównie ze względu na słynną kwestię wypowiedzianą przez Roberta De Niro. Niepokojąco poważny w swoich planach Travis po prostu urzeczywistnia pragnienia wielu widzów, a dodatkowo łatwo utożsamić się z wewnętrznymi demonami bohatera, samotnością, wrażliwością i wyniszczającą bezsennością. I choć w końcu przekracza cienką granicę między nieszkodliwą brawurą a psychopatią, dla nas na zawsze pozostanie filmowym idolem. Bond. James Bond. Jedna z najbardziej kultowych postaci w dziejach kina. Od dekad wzbudza zazdrość u mas mężczyzn. Bo w końcu kto z nas nie chciałby z taką klasą wykonywać kolejnych szpiegowskich misji i bez trudu wyrywać kolejne panienki? Postać wyjątkowa, bo grana w ciągu lat przez różnych aktorów, od pełnego wdzięku Shona Connery'ego po Daniela Craig'a. Bond jest symbolem tego, czego pragnie każdy samiec, choćby nie wiem jak bardzo kultura zabraniała mu się do tego przyznać. Szybkich samochodów, powodzenia u kobiet i mrożących krew w żyłach przygód. I za to go kochamy. Charakterystyczne lenonki, twardy zarost oraz płytko nałożona czarna czapka to stałe elementy garderoby Leona Zawodowca, który jednocześnie zabija za pieniądze, stroni od ludzi, kocha swoją paprotkę i chętnie popija mleko. Oschły, ale delikatny, bezkompromisowy, lecz odpowiedzialny. Leon jest twardzielem, bo łączy w sobie wartości, które dziś są już niespotykane, a jego unikatowa więź z Matyldą rozmiękczy nawet najbardziej zawziętych brutali. A że przy okazji jest zawodowym mordercą? Kto nie chciałby mieć takiej pracy? Choć od premiery Szklanej Pułapki minęło przeszło ćwierć wieku, do dziś ogląda się ją z przyjemnością. Czemu? Bo z Johnem McClane'em, jak z żadnym innym bohaterem kina akcji, możemy się utożsamić. W gruncie rzeczy pozostaje bowiem zwykłym gościem, jedynie wykonującym swoją robotę. Najlepiej jak potrafi. A potrafi. Sam przeciw wszystkim, w pojedynkę ratujący zakładników, stał się wzorem dla wielu późniejszych naśladowców. A jego ironiczny humor, brawura i charyzma Bruce'a Willisa sprawiły, że stał się jednym z najciekawszych filmowych twardzieli w dziejach. Czy zgadzacie się z naszym zestawieniem? A może ktoś znalazł się tu niepotrzebnie, tudzież powinniśmy jeszcze kogoś dołączyć do powyższej dwunastki? Dajcie znać w komentarzach i aby nie przegapić naszych kolejnych materiałów, zasubskrybujcie kanał i dołączcie do naszego fanpage'a na Facebooku. Do usłyszenia niebawem!